początek aforyzm Kazimierza Lubowskiego. Gdyby kobieta przestała być zagadką, świat stałby się nudny, a miłość przestałaby istnieć. I drugi. Dusza kobiety pozostaje tajemnicą. Z tym jakże trudnym tematem zawiłości kobiecego serca postanowiła zmierzyć się klasa pierwsza C w spektaklu autorstwa Julii Roszczestwieńskiej i Marcelego Żyłki, zatytułowane po prostu Kobiety. Zapraszamy. Czyżby widziała drzazgę w oku moim, a w swoim belki nie widzi? Sam już nie wiem. Kobiety. Siedziuju! Masz może uratować się? Proszę, papieroskiem? Młody, wszystko z tobą w porządku? A może to sobie czegoś potrzeba? Grosza? A może papieroska? Daj mi pan spokój. Ciężki okres w życiu przeżywam. Strzelam, że kobieta. Baby. Nigdy ich nie rozumiałem. Niby są takie jak my, wiesz. Wodór, węgiel, te sprawy. Ale to zupełnie inna część świata. Taka, której nigdy nie zrozumiemy. I koniec. Księciuniu. Gdybyś ty wiedział, co ja z nimi miałem, to byś nie uwierzył. O, naprawdę? Może zechciałby mi pan opowiedzieć swoją niezwykle niewiarygodną historię? Będziesz pierwszą osobą na ziemi, która ją usłyszy. Boję wymyślić na poczekaniu. Bóg mi świadkiem! Bóg ma świnka mocną! Zdechła biedna, oglądała się takich dramatów. Świnko moja! Tylko ciebie dobrze, miałem! Dobrze, niech mi pan opowie tą historię. Tak nie mam nic innego do tego. Kadzik jestem. Krzysiek. Pięć dam w życiu miałem. Może o tej pierwszej opowiem po drodze do sklepu. Chwila, jakiego sklepu? Jak to jakiego? Monopolowego oczywiście. Ale po kiego? Po takiego ogromnego browara. O! A co mi tam? Niech będzie. Z moją pierwszą damą było dość nieciekawie. No i właśnie dlatego już nigdy nie kupię sobie kota. Od tamtej pory po prostu ich nie znoszę. Poza tym koty liżą masło. Kaszka, Kaszka, wszystko w porządku? Tak, w porządku. Ja tam zawsze chciałam mieć kotka. Są takie kochane, można je głaskać i przytulać, kiedy ogląda się serial. Bardzo lubię seriale, prawie tak bardzo jak kotki. No cóż, to kwestia gustu. Mam nadzieję, że cię nie uraziłem. Nie, skąd, nie dotknęło mnie. Mimo wszystko wydajesz się taka nieobecna. Zupełnie jakbyś bała się tu być. Nie krępuj się, zrelaksuj. Ale po co spinasz tak mięśnie? Wiesz co? Wydaje mi się, że przydałby ci się masaż. Wyobraź sobie, że jesteś w spa. Już lepiej? Powoli spięcie przychodzi, masz rację. Zwariowałeś? Znamy się tak krótko, a ty zapraszasz mnie do ciebie do domu i chcesz zrobić coś tak ogromnego, ty chcesz mnie zwalczyć, myślałam, że jesteś inny! Ale Kasia, nie chciałem... Dosyć! Nie zbliżaj się do mnie, miałam cię na kogoś innego. Dobrze, w porę zobaczyłam twoje prawdziwe oblicze. Była dosyć przygnębiająca historia. Naprawdę współczuję. Etap. To dopiero początek. Przygotuj się na mocniejsze ciosy, bo to teraz będzie tylko gorzej i gorzej.
mnie? A każdą tak odrywasz, co na internecie? Ale ja tylko... I co? Następnym razem zagramy w bielki, a jak będziemy na wyższym poziomie, może pogramy w bingo. Nie muszę ci udowadniać swojej erudycji, grając po pijaku w szachy. I w ogóle śmierć tu. I nie mówię o twoim poczuciu humoru, tylko zdechła świnka morska chyba. Ale Zuza, poczekaj, no przygotowałem kolację. Mówiłeś, że uwielbiasz kuchnię azjatycką. Puszczaj mnie! Śródziemnomorską, Kazi! Śródziemnomorską! Teraz mi zapamiętasz, czy jeszcze raz mam ci powtórzyć? Bez nadzieja, cały dzisiejszy dzień to jest jedna wielka porażka. Pokonaria w ogóle tutaj przyszłam. Ani razu mnie nie dotknąłeś. Objęcie, czy ty w ogóle wiesz, co to znaczy? Bez nadzieja. Nudzia się tchórz! Nie da się być aż tak źle potraktowaną przez płeć piękną. Przecież kobiety są delikatne niczym aksamit. W takim razie musiałem trafić na porządnego chłopa. Mówię ci, Krzyśko, że to wszystko jest na faktach autentycznych oparte. Jeszcze wielu nieszczęść doświadczysz w swoim życiu. Ile ty masz lat? 19. Niedawno miałem rodzinę. Oj, młody księciuniu. Całe życie przed tobą. Ale nie ma co dalej przedłużać. Czas na dalszą część opowieści. Według mnie muzyka jest czystą inspiracją, a jednocześnie portalem do sfery metafizycznej. Wierzę w to, że kiedy słuchamy muzyki, mamy szansę skontaktować się z Bogiem. Czy to nie jest niezwykłe? Tak, jasne. Bóg, anioły, duszki, te sprawy. Super. Co ty wyprawiasz? Marysiu, jesteś naprawdę atrakcyjną kobietą. I uważam, że przydałoby cię trochę czułości w tym związku. Przecież to nic złego, nie uważasz? Nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę, do czego może przez to dojść. Nie pozwolę ci kontynuować tej górnej gierki. Myślałeś, że wylądujemy razem w łóżku? Niedoczekanie. Pozwoliłabym sobie na to dopiero po ślubie. A my ledwo się znamy. Nie spodziewałam się, że nie będziesz miał do mnie szacunku. Jesteś zwykłym burakiem! Jestem zdegustowana zaistniałą sytuacją. Była jeszcze jedna.
muzyką. Nie powinniśmy tańczyć do jakiejś muzyki? Wyobraź sobie, że w głowie leci twój ulubiony utwór. Ale to głupie. No i spokój. Chyba na spróby, chociaż proszę cię. Kamelowa skóra twoja porysował czas ramiona. Ocieramy się o siebie razem ze mną obok mnie. Kamelowa skóra twoja porysował czas ramiona. Ocieramy się o siebie razem ze mną obok mnie. No się nie ma mówię! No się nie ma mówię! Nie jestem wydał się to na ten gniazd! Do it again.